Jedziemy. Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. Proszę Państwa, to będzie rozmowa kończąca nasz bardzo długi cykl o kolaborantach III Rzeszy z profesorem Adamem Wielomskim, który nie wiem, czy się cieszy, czy się smuci, że dotarliśmy do końca. No nie wiem, po trochę pochlipiemy sobie na koniec programu, tak? Ale myślę, że tak, że się cieszę. Już tak, już troszkę powiem szczerze, byłem tym cyklem lekko zmęczony, także dochodzimy do końca i będziemy mogli na szerokie wpłynąć wody oceanu na inne tematy. Dokładnie, prosimy jednocześnie o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, o wsparcie kanału. No a dzisiaj zajmiemy się, prawda, tematem Rzymian, tak jak to ostatnio dr Szewko w jednym swoim programie przypomniał, Romani i Te Domus z żywotu Briana. No tu może nie dokładnie o tym, ale rzeczywiście kolaboracja przedstawicieli wyznania mojżeszowego. Będziemy tutaj dużo zamienników używać, gdyż jak wiadomo, YouTube jest wyczulony na słowo na rzecz. No, ale trzeba o tym powiedzieć, tym bardziej, że ta kolaboracja miała miejsce głównie na naszym terytorium i jest przemilczana, a w to miejsce, prawda, pojawiają się nagle, prawda, polscy naziści. No to może generalnie zacznijmy od genezy kolaboracji. Ja tutaj może od razu wrzucę pierwszy taki wątek. Mianowicie to, o czym mało się mówi, ale ja to zapamiętałem, jak chociażby gmina żydowska wkraczała, Wehrmacht, który wkraczał do miasta Łodzi. Były takie obrazki, nie tylko witano chlebem i solą Armię Czerwoną, ale witano też Wehrmacht. Skąd to się wzięło? Czy z jakiegoś niezrozumienia polityki niemieckiej? No, tudzież też, no, pamiętajmy, że na początku Niemcy nie miały pomysłu totalnej eksterminacji tego narodu. Tak, sprawa jest dosyć skomplikowana. Ona po części rzeczywiście, ja bym powiedział tak, tu się w ogóle pojawiła taka kwestia na początku, a mianowicie powiedziałeś o wyznaniu mojżeszowym. I tu jest cała, bym powiedział, zaczyna się cały problem. Otóż trzeba pamiętać o tym, iż generalnie środowiska, które są, bym powiedział, w kręgu zainteresowania naszego dzisiejszego programu, na początku, znaczy w pierwszej połowie XX wieku, te europejskie, dzielą się na trzy zasadnicze grupy. A mianowicie z jednej strony mamy tą najbardziej znaną i rozpoznawalną w Polsce grupę ortodoksów. To są właśnie przede wszystkim, no, hasydzi, ci tradycyjni, prawda, i tak dalej, których łatwo jest dosyć, bym powiedział, nawet po wyglądzie, prawda, rozpoznać po charakterystycznym sposobie ubierania się. To jest pierwsza grupa, zdecydowanie najliczniejsza, bardzo często najbardziej biedna i która stała się jakby tutaj, no, od samego początku ofiarą polityki III Rzeszy. I do tego mamy jeszcze dwie grupy mniej liczne, a mianowicie złożone z tych, którzy przyjęli kulturę europejską i przyjęli ją na dwa możliwe sposoby. To znaczy pierwszy nurt, pierwotny, że tak powiem, historycznie wcześniejszy, asymilacja, która się pojawia wraz z oświeceniem, również w ramach, no, interesującej nas tutaj grupy etnicznej. I w takim z tych oświeconych, najbardziej znanym asymilantów, no, na przykład, nie wiem, Karol Marx był, prawda? To jest głównie lewicowa inteligencja, czy też wolne zawody, mieszczaństwo, takie bym powiedział, lewicowo-liberalne w ówczesnej Polsce. I mamy wreszcie grupę ostatnią, o której się często zapomina, a mianowicie sionistów.
I musimy dopiero jakby z tej perspektywy, jak sobie spojrzymy na problem, zrozumiemy, że ten stosunek nie był jednolity, dlatego że te trzy grupy zupełnie inaczej się samoidentyfikują, mają zupełnie inne cele i tak dalej. Ja bym powiedział tak, z punktu widzenia tych ortodoksyjnych, których wiedza o ówczesnym świecie tam specjalnie duża nie była, były to środowiska, które się raczej nie utożsamiały w ogóle z państwem polskim i z polskością. W znacznej mierze zresztą były to osoby, można powiedzieć, siłą przywiezione z Rosji w ramach polityki antysemickiej w Rosji, w tej całej linii osiedlenia i tak dalej, co powodowało, że rosyjskich, prawda, przedstawicieli tej grupy etnicznej, no, gdzieś tam lokowano zarówno w kongresówce, jak i na polskich kresach, prawda. Ta grupa bardzo często zdarzało się nawet, że członkowie, szczególnie starsi tej grupy ludności, w ogóle nie mówili w języku polskim i się przez cały okres dwudziestolecia nie nauczyli. Mówili w języku jidysz. I to była grupa, która bym powiedział, taka no, w stosunku do państwowości polskiej neutralna i w stosunku również do okupanta też neutralna, żyjąca sobie w ogóle własnym życiem i jakby no, cały świat dookoła ich nie interesował, a świata dookoła oni specjalnie nie interesowali. Druga grupa to mamy tą właśnie asymilantów, czyli tą ludność, która próbowała być Polakami, Niemcami, Włochami czy kim tam jeszcze i która próbowała jakby no zaprzeczać swojej własnej tradycji i stawać się członkami nowego narodu. To się, powiedzmy, średnio udawało, dlatego też stąd też sympatia do różnego rodzaju poglądów lewicowych, liberalnych czy komunistycznych, ale to dlatego, że były to nurty laickie zdecydowanie i nurty kosmopolityczne. I wreszcie mamy trzecią grupę bardzo ważną, a mianowicie mamy syjonistów. Syjoniści są ruchem, który rodzi się w Niemczech i który próbuje adoptować niemiecki nacjonalizm, imperializm, a troszkę również szowinizm, że tak powiem, przeszczepić to na swoją własną grupę i przestać traktować się jako grupę religijną, a zacząć się traktować jako grupę etniczną, narodową. I warto zwrócić uwagę, że o ile tak, można powiedzieć, że ta część ortodoksyjna, niezainteresowana polityką międzynarodową i tak dalej, ona mogła każdemu, że tak powiem, witać chlebem i solą i każdego nie lubić w zależności od bieżącej sytuacji, to nie wynikało z jakiejś szerszej refleksji politycznej. Grupa ta lewicowo-liberalna jest przerażona narodowym socjalizmem i Trzecią Rzeszą. Dlatego, że oni są no, na tyle oczytani, wykształceni, że wiedzą, co się dzieje w III Rzeszy, jakieś tam noce kryształowe, prawa rasowe i tak dalej. Zdają sobie sprawę z tego, że brzmi to bardzo dla nich groźnie. No i wreszcie mamy trzecią grupę, a mianowicie syjonistów. Syjoniści w tym momencie jeszcze nie są nastawieni do narodowego socjalizmu negatywnie. Po pierwsze dlatego, że w samych Niemczech syjoniści mają dosyć liczne kontakty z władzami III Rzeszy i obydwie, że tak powiem, strony, to zarówno władze niemieckie ówczesne, jak i syjoniści mają wspólny cel, a mianowicie stworzyć państwo Izraela w Palestynie. I władze niemieckie to popierają, bo to nie jest tak, że Niemcy od samego początku planowali, prawda, Holokaust, ostateczne rozwiązanie i tak dalej. Generalnie naziści chcieli się pozbyć problemu i na zasadzie, jak sobie wyjedziecie tam do Palestyny i sobie zbudujecie państwo, dobrze, nie ma sprawy, jedźcie. Co więcej, ponieważ syjoniści byli zwykle niemieckojęzyczni, traktowano ich w Niemczech bardzo często, że takie państwo właśnie syjoniści w Palestynie może być sojusznikiem III Rzeszy. To, żeby niedaleko szukać cesarz, prawda, który w 18 roku abdykował, używał takiego pojęcia moi syjoniści, dlatego że był przekonany, że stworzone przez syjonistów z Niemiec państwo w Palestynie będzie państwem proniemieckim, które będzie, że tak powiem, prowadziło działalność dywersyjną przeciwko angielskim koloniom na Bliskim Wschodzie. Także tutaj taki sojusz jest. Co ciekawe, w Niemczech hitlerowskich bardzo długo
Sioniści nie byli specjalnie niepokojeni. Członkowie organizacji tego typu nawet nie byli zobowiązani do noszenia Gwiazdy Dawida, prawda? I byli traktowani jako grupa, która chce rozwiązać problem w postaci wyjazdu masowego do Palestyny, masowej emigracji. Paradoksalnie polityka wobec sionistów zmienia się radykalnie dopiero po wybuchu wojny, wtedy kiedy 3 września Wielka Brytania wypowiada i Francja zresztą też wojnę Niemcom. I w tym momencie Wielka Brytania i Francja, a szczególnie Wielka Brytania ze względu na swój potencjał floty, rozpoczyna generalną blokadę Niemiec. I w tym momencie dopiero się okazuje, że plan sionistów bierze w łeb, no bo nie mają jak wyjechać. Bo oni planowali, że gdzieś tam w Hamburgu załadują się na statki, prawda, i wyjadą. Także dopiero wtedy się rozpoczyna jakby problem dla władz III Rzeszy, jak rozwiązać coś takiego, co Marx nazywał Judenfrage. No i bym powiedział, że władze III Rzeszy poszły po najbardziej możliwej, prymitywnej i barbarzyńskiej wersji, jaką się dało wymyślić, a mianowicie poprzez fizyczną likwidację. Ale jak mówię, początkowo wcale takich planów nie było. Plan był taki, żeby się ich pozbyć, mają sobie pójść z Europy, tak czy nie inaczej ma ich nie być, a jak sobie wyjadą, bez użycia siły, przemocy i morderstw, tym lepiej. Także tak to wyglądało. I myślę, że dopiero, ja pamiętam tak, jest na przykład taka znana wypowiedź Leo Straussa, znanego filozofa amerykańskiego, który właśnie uciekł z Niemiec i który się potem nie przyznawał do swojej syjonistycznej młodości, ale w którymś tam z jego listów jest zachowane takie słynne zdanie, częstokroć przytaczane, że my, prawda, prawicowi Żydzi, syjoniści, prawda, chcieliśmy brać udział w rewolucji narodowej w Europie, ale faszyzm nas odrzucił. No i rzeczywiście tak jest, odrzucił ich. Ale pamiętajcie Państwo, że w momencie, w którym Wehrmacht wchodzi do Rzeczpospolitej 1 września, to jeszcze tego odrzucenia, to odrzucenie jeszcze nie nastąpiło syjonizmu. To się dzieje dopiero w następnych miesiącach, kiedy się okazuje, że jest blokada morska Wielkiej Brytanii. I dlatego też środowiska syjonistyczne traktują wkraczających Niemców, bym powiedział, z dosyć dużym zainteresowaniem i bardziej widzą w nich, bym powiedział, nowy czynnik niż jakieś specjalne zagrożenie. Zauważmy, że kiedy powstają getta, syjoniści bardzo często czynnie angażują się w ich budowę i są z tego pomysłu zadowoleni. Dlaczego? Dlatego, że nam się kojarzy, że ten ruch chce stworzyć państwo w Palestynie. To było bardziej skomplikowane. Ruch ten chciał stworzyć państwo gdziekolwiek. Jak wiadomo, syjoniści na przykład w Związku Radzieckim gdzieś tam chcieli na Krymie stworzyć państwo syjonistyczne, czy na Ukrainie. Stalin stworzył jakiś tam obwód, prawda, autonomiczny żydowski przy granicy z Mongolią. A syjoniści gdzieś tam, nie wiem, niemieccy czy francuscy chcieli w Palestynie. A syjoniści polscy doszli do wniosku, że zaczęli snuć takie plany stworzenia jakiejś państwowości na terenie okupowanej II Rzeczypospolitej. Były takie jakieś plany, jakieś mapy nawet na ten temat prasa brytyjska przydrukowywała. I co ciekawe, powstanie gett wielu syjonistów uznało za pozytywne, a mianowicie ludność ta miała być zgromadzona w jednych miejscach i miała tworzyć takie mini państewka w obrębie poszczególnych miast dotychczas polskich. Traktowano to jako takie mini państewka syjonistyczne. Stąd też grupa ta, bym powiedział, no, przyjęła z dość dużym spokojem wkroczenie Niemców. I co więcej, nie jest przypadkiem, że zauważmy, że Niemcy powierzają kierownictwo tzw. Judenratów, czyli, prawda, tych ośrodków samorządowych, właśnie syjonistom. Na przykład Chaim Rumkowski, doktor Chaim Rumkowski, najbardziej znany, stojący na czele getta w Łodzi, był syjonistą. I generalnie na czele większości gett stoją zarządy złożone z syjonistów. One mają po pierwsze kontakty z Niemcami, jeszcze przedwojenne, żywią się literaturą syjonistyczną przychodzącą z Niemiec, pisaną w języku niemieckim, znają zwykle, są osoby wykształcone, znają również zwykle język niemiecki, także mają kontakty i równocześnie mają również tą przewagę, że ponieważ są osobami wykształconymi, mają pewne, bym powiedział, umiejętności organizacyjne, czego masa
tych Żydów ortodoksyjnych nie ma, ona zostaje spędzona, prawda, do tych gett, a ci lewicowo-liberalni, zasymilowani, zostają do tych gett stopniowo, przymusowo wtłaczani, prawda, bo oni sami nie uważali się bardzo często za przedstawicieli już tego narodu, uważali się za asymilantów, ale byli wtłaczani na podstawie ustaw rasowych, które nie patrzyły, czy ktoś się uważa za Polaka, czy za kogokolwiek innego, tylko patrzyły na drzewo genealogiczne. Czyli można powiedzieć, że w momencie, w którym się pojawili już ci asymilanci, to władze polityczne w poszczególnych gettach były już zagospodarowane. I to spowodowało, że jakby no ta grupa sionistyczna od samego początku osiągnęła, bym powiedział, stanowisko kierownicze i nie odda go już do samego końca funkcjonowania tych mini organizmów, nazwijmy to samorządowych. Jak tworzone są getta, jak i tworzone są getta, to i inne organy znane nam również z historii, jak chociażby policja żydowska, której rola też jest w pewnej mierze zmistyfikowana. Tak, to znaczy, to jest też ciekawe, jest to właśnie ta policja. Policja złożona głównie z osób z wykształceniem, co ciekawe, wyższym lub średnim, czyli zdecydowanie wyższym niż statystycznie. Powiem tak, tak jak się czyta jakieś tam opisy historyczne, relacje i tak dalej, tam wszyscy zwracają uwagę na nadreprezentację prawników. Co ciekawe, czyli właśnie tej ludności lepiej wykształconej lub studentów, czy też jakichś tam, prawda, wolnych zawodów. To jest bardzo prosty powód. To znaczy, po pierwsze, bardzo wielu wśród nich jest sionistów, no bo oni czytają książki, nie te tradycyjne Talmud, prawda, te rzeczy, tylko te z Niemiec książki. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że prawnicy no, w naturalny sposób tracą jako pierwsi pracę. Dlatego, że w gettach no, zapotrzebowanie na usługi prawne jest powiedzmy znacznie mniejsze, a pośród prawników polskich około 25% było właśnie tego pochodzenia. Także nagle jakby zostają bez pracy. No i w tym momencie Judenraty tworzą możliwość znalezienia pracy właśnie w administracji, policji i tak dalej. I to jest właśnie ciekawe, że to jest właśnie ludność zdecydowanie lepiej wykształcona. Nam się taki policjant z pałką generalnie nie kojarzy z osobą z wyższym wykształceniem prawniczym, prawda? A to jest właśnie ciekawa rzecz, że ta grupa jest jakby można powiedzieć sfrustrowana mocno, bym powiedział, ekonomicznie i to nagle otworzyło się dla nich furtka, bo zauważmy, że te wszystkie organy policyjne w ogóle nie rekrutują ortodoksów. One rekrutują wyłącznie tych, bym powiedział, tą elitę społeczną, czy to byłych asymilantów, czy właśnie sionistów. No i rzeczywiście ta policja cieszy się wyjątkowo fatalną sławą. I to w ogóle, bym powiedział, te Judenraty cieszyły się wyjątkowo fatalną sławą, dlatego że oni sobie oczywiście w pewnym momencie zaczęli zdawać sprawę z tego, że Trzecia Rzesza nie szykuje dla nich sympatycznego końca. Skąd zaczęli sobie z tego zdawać sprawę? A mianowicie dwa źródła tutaj mieli. Po pierwsze, kiedy rozpoczęły się wywozy do obozów zagłady, no to były dwa źródła wiedzy na ten temat, co tam się dzieje. Pierwsze źródło to byli polscy kolejarze. Czy to oni bezpośrednio, czy też za pomocą polskiego podziemia. A drugie źródło to były osoby, którym się udało uciec z transportu i które już wiedziały, co się święci, czy to od kolejarzy, czy to z innych źródeł. I takie osoby oczywiście, nie mając prawda, jakby no zakotwiczenia w ludności miejscowej żadnego, gdzieś tam przypadkowo udało im się uciec w pewnym przypadkowym miejscu, no to wszystkie jakby te informacje docierały do Judenratów lokalnych. No i z tych Judenratów, prawda, dlatego te Judenraty szybko się zorientowały, o co chodzi, że to nie ma żadnego przesiedlenia na wschód, jak to mówili Niemcy, tylko jest po prostu likwidacja fizyczna. No i w takiej sytuacji Judenraty podjęły, prawda, próbę no, ratowania samych siebie, czyli tego kierownictwa, ludzi lepiej wykształconych, tych sionistów, członków administracji, policji i tak dalej. No i podjęły tą próbę, starając się, wpadli na taki pomysł, bym powiedział, że poprzez kolaborację z Niemcami,
i bycia prymusem kolaboracji, uda im się uratować swoje, że nie tylko życie, ale nawet więcej, to znaczy swoje majątki, czy też te majątki, które zgromadzili rządząc właśnie tymi gminami, prawda, tymi gettami. No i stąd no, rozpoczął się cały, no, dla nas mocno szokujący proces kolaboracji w wywożeniu do obozów zagłady swoich własnych rodaków. Pamiętajcie Państwo też o jednej rzeczy. Wbrew pozorom i wbrew takim obiegowym opiniom, to nie jest tak, że w tej narodowości wszyscy są ze sobą zjednoczeni. Jest odwrotnie. To znaczy, tam jest strasznie wiele frakcji, które się spierają. Z punktu widzenia ortodoksów, sioniści to byli bluźniercy. Z punktu widzenia sionistów, ortodoksi to byli jacyś reakcyjni ludzie ze średniowiecza. I to nie była grupa homogeniczna. Generalnie sami sioniści nie planowali na przykład przesiedlania do Palestyny ortodoksów. Uważali, że ortodoksi nie chcą pracować na polach, a Żydzi mieli być normalnym narodem rolniczym. Nie wyznają nowoczesnej idei nacjonalizmu. Wierzą, że świątynia spadnie na wzgórze świątyni prosto z nieba, prawda, i tak dalej. Wcale nie byli konfliktogennie nastawieni w stosunku do Arabów, żeby tam służyć w wojsku przeciwko tym Arabom, i tak dalej. Więc to powodowało, że z punktu widzenia jakby no, szukania biologicznej masy, przyszłego narodu w Palestynie, no to ci ortodoksi nie za bardzo się do tego nadawali. No. Także biorąc pod uwagę wewnętrzne skłócenie tych grup, no jakby ta działalność Judenratów i policji, no jest, bym powiedział, jakoś tam psychologicznie, nie mówię, że to akceptuję, ale politycznie zrozumiała. To nie były dwie grupy współdziałające, które się czuły członkami jednej wspólnoty. To były dwie grupy, które się już zdecydowanie oddzieliły. Ja się bardzo dużo naczytałem polemik w swoim życiu pomiędzy rabinami a sionistami. To była pełna nienawiść. Te dwie grupy normalnie by z sobą nie chciały mieszkać dom koło domu czy na różnych piętrach. Tylko Niemcy, kierując się ustawodawstwem rasistowskim, wszystkich ich zwieźli w jedno miejsce i powiedzieli, że wy wszyscy macie nosić gwiazdy, prawda, i jesteście jednego narodu, czy jednej rasy. A jakby te dwie grupy były całkowicie funkcjonowały oddzielnie i bardzo z sobą mocno skonfliktowane. I to spowodowało, jakby, no, odnoszę wrażenie, brak specjalnych wyrzutów sumienia pośród tych kolaborantów, którzy chcieli ocalić tylko i wyłącznie tą ludność sionistyczną, lepiej wykształconą, o której uważano, że będzie w stanie budować nowoczesne państwo Izraela w Palestynie. No to mamy, można powiedzieć, pierwszy punkt motywów, ale to wszystkich zawsze szokowało, że tak naprawdę niektórzy, tak jak Grunkowski, do końca współpracowali z Niemcami, wierząc naiwnie, że może ocalą życie. No to tak jak Grunkowski mówił właśnie, oddajcie mi swoje dzieci. No i bardzo wiele rodzin oddało te dzieci. Najpierw przecież z Łodzi wywieziono dzieci. Przecież getto łódzkie było jednym wielkim zakładem pracującym na potrzeby Niemców, ba Niemców, wojska niemieckiego w dużej mierze. No i najpierw właśnie oddano niepotrzebne w tym zakładzie dzieci, a potem kolejne i kolejne i kolejne elementy niepotrzebne. No to jest coś dla nas szokującego. Może to wynika właśnie z różnic cywilizacyjnych. O tym niedawno rozmawiałem z kolegą Hagmajerem. I to chyba dlatego jest to dla nas takie szokujące. Tak, prawdopodobnie. To są różnice cywilizacyjne. Zauważmy, że ci z kolaborantów, którzy przeżyli, bo była garstka tych, co przeżyli, jest również ta grupa, on się Kempner chyba nazywał, sionistów węgierskich, 1684 osoby, których Niemcy pozwolili ewakuować autentycznie do Palestyny w zamian za pomoc w organizacji transportu do obozów zagłady około 500 000 innych. Prawda? Czyli 1684 osoby za 500 000. To zauważmy, że ci, którzy tam w ten sposób uciekli, to organizowali, w samym państwie Izraela potem uchodzili za bohaterów, którzy uratowali niecałe 2000 osób.
To jest bardzo charakterystyczne. Jakby się w Izraelu nigdy nie mówiło o cenie, którą to kosztowało, żeby te 1700 niecało osób uratować, to było, prawda, 500 000 zamordowanych. To jest prawdopodobnie jakaś kwestia, bym powiedział, właśnie kulturowo-cywilizacyjna, której my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo nam się jednak wydaje, że członkowie tego samego narodu powinni się wzajemnie wszyscy ratować, a nie ratować jakąś jedną grupkę wybranych, poświęcając dobrowolnie resztę i uczestnicząc w ich zagłodzeniu. Ładzie. Tam było to inaczej. Oni wychodzili z założenia, że elita ma się uratować, ci, którzy mają tworzyć Palestynę, a reszta jakby no, jest mniej ważna. I co więcej, w samej Palestynie ani nigdy nie wytoczono Kempnerowi za to jakiegokolwiek, nie wiem, procesu. Nie chodziłbym, powiedział, gdzieś tam na zasadzie, że to, prawda, jakiś kolaborant nazistowski i tak dalej. Nigdy nic przeciwnie, uważano, że to jest właśnie bohater, nie? No to jest chyba ta różnica cywilizacyjna, której my nie jesteśmy kompletnie w stanie zrozumieć. No, przecież to tak naprawdę oni wszyscy liczyli, również w Polsce, na to, że po pierwsze, ponieważ wiernie kolaborowali w tym procesie zagłady i w produkcji dla wojska niemieckiego, no to Niemcy się, że tak powiem, zrobią dla nich wyjątek. A jak nie zrobią wyjątku, to zakładali, że tyle, że tak powiem, no wprost zagrabią złota, kosztowności, dolarów i tak dalej spośród pozostałej tej ludności, którą sami, że tak powiem, pomagali wywozić, że po prostu przekupią Niemców i wyjadą. A Niemcy zrobili w ten sposób, że a po co będą się dać przekupywać, po prostu im to wszystko potem odebrali i ich zamordowali. Nie wchodząc w żaden biznes i w żaden interes. Oni do końca byli święcie przekonani, że tak nie będzie. Zresztą mieli w tych, bym powiedział, tych Judenratach świetne życie. Na przykład no, Chaim Rumkowski to wprowadził jakiś kult jednostki. Były przecież, nawet miał własną walutę. Chaimy wymieniające się na Rumki, od Chaim Rumkowski, prawda? Znaczki ze swoją podobizną i tak dalej. Miał harem własny złożony z młodych dziewcząt i tak dalej. Także to bym powiedział nie tylko bym powiedział sionista, ale i taki no po prostu jakiś kult jednostki no, i jakiś sułtan, no tak w ten sposób trzeba to określić, prawda? Także jest to bym powiedział jakieś strasznie psychologiczne, bym powiedział, skażenie, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć i które, co ciekawe, spotyka się potem w tej ludności, która przeżyła Holokaust, jakby z akceptacją. Pamiętajmy, że jedną z osób, które były no, przez środowiska żydowskie mocno sekowaną, była Hannah Arendt. Dlatego, że Hannah Arendt, prawda, w jednej z tam ze swoich książek opisywała ten Judenraty w Eichmann w Jerozolimie w książce, prawda? No i ona się spotkała w tych środowiskach, bym powiedział, z ostracyzmem, jak ona o tym może mówić i pisać, i wprost zarzucano jej antysemityzm jeszcze, no co już zupełnym jest nonsensem, nie? Ale pamiętajmy, że Hannah Arendt była zdecydowanie, no, należała do tych zasymilowanych, była, no, można powiedzieć, no, anglosaską liberałką, prawda? I nie myślała w tych kategoriach, prawda, syjonistycznych. No i jakby tutaj no, spotykała się z radykalnym sprzeciwem, krytyką, przemilczeniem, a wprost zarzutami, powiedział, we własnym swoim środowisku, nie? Także to jest prawdopodobnie ta różnica kulturowo-cywilizacyjna, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć. No to prawda. No i mamy tak naprawdę smutny koniec tejże żydowskiej kolaboracji, która kończy się w momencie, no, kiedy ta quasi-państwowość, no, miałem używać zamienników i się zapędzam. No. Nie dobrze, trudno. Najwyżej się będzie wypikowywać. W każdym razie, kiedy kończy się ta państwowość, wiadomo, quasi-państwowość, wiadomo czyja w postaci get, kiedy mamy ostateczne rozwiązanie, też wiadomo jakiej kwestii, no to w zasadzie wielu już mieszkańców get jakby widzi to wszystko, buduje sobie jakieś tam bunkry, ukrycia, próbuje się ukryć, tak jak w Warszawie. Chociaż w Łodzi na przykład nie. W Łodzi na przykład praktycznie getto zostało wyczyszczone no niemalże do zera. Niemalże do zera, bez żadnych powstań, specjalnych akcji, starć i tak dalej, i tak dalej. I nadchodzi koniec.
ci wszyscy policjanci, przywódcy judenratów lądują w obozach, gdzie giną, ale dzisiaj ich postawa jest ze wszech miar racjonalizowana. Notabene, tu muszę powiedzieć, że nawet to była pewnego rodzaju inspiracja do tego cyklu. Kiedyś był taki cykl właśnie filmów, nie pamiętam na jakiejś zagranicznej, czy to było Planet, czy jakaś inna taka stacja dokumentalna zagraniczna. I oni bodaj ten cykl zaczęli od, nie, chyba nie zaczęli od Rumkowskiego, ale był odcinek o Żydach, dokładnie o Rumkowskim. I właśnie na początku było takie, wyobraź sobie, że tam, że jesteś w takiej strasznej, tragicznej sytuacji. Przy innych kolaborantach nie robiono takich rozróżnień. No, tak jest, bo ja bym powiedział tak, to jest myślę po pierwsze po to, żeby się nie narazić na pałeczkę antysemityzmu, a po drugie próbujemy zrozumieć jakby ich zachowanie. Bo to nie jest, bo ja powiem tak, ja osobiście jestem nawet w stanie zrozumieć to, że oni jakby kolaborowali, licząc na to, że sami przeżyją. Nie jestem w stanie zrozumieć okrucieństwa, które przy tym stosowali w stosunku do swoich własnych rodaków. To jest dla nas trudne do zrozumienia, myślę. My oczywiście dzisiaj patrzymy na tej naiwności, prawda, że wierzyli, że w ten sposób przeżyją, prawda, i tak dalej. No jest to dla nas chyba to okrucieństwo przede wszystkim najbardziej niezrozumiałe, chęć wzbogacenia się osobistego i tak dalej. No. I to bym powiedział pewne nasze moralne oburzenie bierze, no bo jednak na przykład kolaboranci z innych narodów, które nie były przeznaczone na taką eksterminację, no to prawda, to można powiedzieć, nie maczali w tym palców, prawda, w ten sposób, w tym, prawda, całym zabójstwie. Raczej starali się cierpienia swoich własnych narodów możliwie ograniczyć. A tutaj nie, brali w tym udział i co więcej, brali w tym udział i jeszcze no, ta policja na przykład była znana, ich własna, no, z niesamowitego okrucieństwa, przemocy, gwałtów, grabieży, prawda, i tak dalej. Także tego nie jesteśmy w stanie zrobić, zaangażowania. Ja zresztą powiem szczerze, sami Niemcy to popełnili błąd. Dlatego, że powinni tych wszystkich policjantów potem po likwidacji gett, ja bym ich uzbroił i wysłał na front. Przecież oni mieli, bym powiedział, tak byli głęboko unurzani w kolaborację, że pewnie walczyliby, Berlina by bronili w 1945 roku, prawda? Po to, żeby uniknąć kary, bo zauważmy, że no, na przykład ci, którzy się dostali, jacyś tam resztki kolaborantów w ręce władz radzieckich, tam byli zdecydowanie mordowani, prawda? I byli osądzani, wysyłani do łagrów. Na przykład tak zwani łapacze. To była taka kategoria członków interesującej nas narodowości, która była współpracownikami Gestapo i cieszyła się, bym powiedział, immunitetem, a nawet dostawała pieniądze za łapanie innych członków swojej narodowości i wydawanie ich w ręce Gestapo. Włącznie z tymi, którzy prawda, ich gdzieś tam chowali, przetrzymywali i tak dalej. Była cała taka kategoria. No to ci łapacze potem byli przez NKWD łapani i wysyłani do łagrów i procesy. Bo to jest też ciekawe, bo oczywiście każdy wie, że w tym NKWD, prawda, i całym tym aparacie stalinowskim, no, ta interesująca nas nacja była mocno nadreprezentowana. I to jest ciekawe, że ci sowieccy wcale nie mieli dla nich litości. Nie, że tak powiem, zero jakiegokolwiek współczucia i zlitowania. To wynikało z tego, że jakby to zrozumienie i ta tolerancja jest to głównie w kręgach sionistycznych. Oni to traktują, jakby odnoszę wrażenie, że, bo ci ze Związku Radzieckiego nie byli sionistami absolutnie. Oni wprost przeciwnie, oni byli asymilantami, można powiedzieć, ale nie sionistami. Że tak powiem, to zrozumienie pojawia się w tych kręgach sionistycznych, ponieważ one myślą w zupełnie innych kategoriach niż my to rozumujemy. My to rozumujemy w ten sposób, że jeden członek danej narodowości, który był w jakiejś tam policji, prawda, Judenracie i tak dalej, wyłapywał i oddawał Niemcom na zamordowanie innego członka swojej narodowości. Dlatego nie możemy tego zrozumieć. Syjoniści patrzą na ten problem jakby inaczej. To znaczy nie traktują wszystkich tych na rzecz jako jednej grupy.
Oni traktują, że są ci ortodoksyjni, dla których istotą tożsamości jest religia i którzy zupełnie olewają problemy stworzenia państwa własnego. Zresztą, jak sobie spojrzymy na dzisiejszy konflikt, prawda, na Bliskim Wschodzie, tam też mamy znaczną część ortodoksów, prowadzących na przykład na X mój ulubiony profil Tora Judaizm, którzy, że tak powiem, zupełnie się nie utożsamiają z tym państwem. Kompletnie. Uważają, że sionizm jest to bluźnierstwo wobec Boga, prawda? I ja na przykład obserwuję, oni tam od paru miesięcy cały czas stoją z Palestyną, a od kilku dni z Iranem, popierają Iran, prawda? I uważają, że bycie członkiem tej grupy to jest religia. I mogą być obywatelami wszystkich innych państw i powinni być lojalni w stosunku do tych państw, prawda? I w ogóle im państwo własne nie jest potrzebne. I uważają, że to państwo jest państwem jakimś no, terrorystycznym, nazistowskim, prawda? Faszystowskim i tak dalej. A z drugiej strony mamy syjonistów, którzy w ogóle nie traktują swojej grupy jako grupy, że to są wyznawcy tego samego Boga. Oni są świeckimi nacjonalistami, całkowicie świeckimi, niewierzącymi w Boga i których z tymi ortodoksami tak naprawdę nic nie łączy. Oni chcą mieć państwo i prowadzić politykę, bym powiedział, imperialną, zmilitaryzowaną na wzór gdzieś tak Niemiec przełomu XIX i XX wieku, jakiś Kulturkampf, prawda, robić sobie sami w Palestynie. I oni widzą tych ortodoksów, którzy się w ogóle z tym nie utożsamiają, którzy w ogóle nie uważają się za Żydów w znaczeniu politycznym, narodowościowym i tak dalej. I te dwie grupy z sobą nie mają o czym rozmawiać. Taka jest prawda. Że te dwie grupy z sobą w ogóle nie mają o czym rozmawiać, one zupełnie się inaczej identyfikują. I dla tych ortodoksów syjoniści to są bluźniercy wobec Jahwe, a dla syjonistów tamci to jest jakaś grupa szaleńców religijnych, prawda, która się dziwnie ubiera, różne dziwne obrzędy, i którym w ogóle nie zależy na państwie w Palestynie. Czyli jakby na tym, co jest dla nich najdroższe. I to prawdopodobnie powoduje, że my traktujemy, podobnie jak Niemcy traktowali, że to jest cała grupa na rzecz, ale oni się w ogóle nie utożsamiają, że oni są w tej samej grupie. Oni się utożsamiają, że są, prawda, czymś zupełnie odmiennym, co jacyś wariaci rasiści niemieccy wrzucili ich do jednej grupy i wsadzili do jednej dzielnicy zamkniętej, ale jedna i druga grupa z sobą nie ma nic wspólnego. Jakby no, uważają, że syjonizm, prawda, państwo Izraela, że to jest jakby no, podstawa, to jest najważniejszy dla nich problem. Oni oczywiście się tam nie przyznają i nie powiedzą, że im na tamtym nie zależało, prawda, na tych drugich, no ale niestety prowadzili taką politykę, która by wskazywała, że nie za bardzo, ponieważ oni nie uważali, że są członkami jakby tego samego narodu, bo tamci się nawet nie uważali za naród, prawda, żydowski, tylko się uważali za grupę religijną, która nie ma żadnych aspiracji państwowo-twórczych, kompletnie żadnych. Także to jest taki trochę spór ze Starego Testamentu. W Księdze Samuela jest, jak przychodzą, prawda, starożytni Żydzi do Samuela i chcą mieć króla jak wszystkie narody. I Samuel im mówi, że macie Boga jako króla i nie jesteście jako wszystkie narody, bo prawda, jesteście narodem wybranym. A oni mu mówią, że nie, oni chcą być, nie chcą mieć żadnego Boga, Jahwe za króla, chcą być jak wszystkie narody. No i to są syjoniści, ci, którzy chcą żyć jak wszystkie narody, czyli mieć własne państwo, a tamci drudzy chcą mieć Jahwe za króla i nie potrzebują żadnego podmiotu politycznego do tego w postaci narodowego państwa, bo się w ogóle za narodowość nie uważają. Jak się weźmie tych ortodoksów, oni mówią, że oni są Irańczykami, Polakami, Niemcami, kimkolwiek tam innym i że oni są tylko wyznawcami judaizmu i to jest kwestia religii, a nie tożsamości narodowej. I oni uważają, że taki wyznawca religii mojżeszowej ma być absolutnie lojalnym obywatelem państwa, w którym żyje, a nie własnego państwa w Palestynie. Także my, tak bym powiedział, łączymy te dwie grupy, ale one same z sobą nie czują spójności. To jest jakby chyba klucz do zrozumienia. Plus ta druga kwestia, no, o której wspomniałeś, cywilizacyjna. No to fakt. No tutaj naprawdę wiele, wiele różnych takich ciekawych rzeczy jest. Może już powoli kończąc, czy doczekamy się kiedyś, mówiąc górnolotnie,
prawdy, czy też rozliczenia tej karty historycznej, no bo to jest karta bardzo wstydliwa. Trudno mi jest to powiedzieć. Znaczy, póki bym powiedział, Izrael funkcjonuje w tym paradygmacie sionistycznym i żyją jeszcze ludzie, którzy w tym brali udział, czy też ich dzieci, i to jest, bym powiedział, i te osoby kierują tym państwem, to myślę, że nie. Ale być może za jakiś czas, kiedy bym powiedział, no, rana przestanie dotyczyć konkretnych osób, być może, że się z tym rozliczą. No. Chciałbym, dlatego że uważam, że dla zdrowia narodowego wymaga jakby no, policzenie się no, z własną przeszłością i w tym, co jest w niej niechlubne, a to z pewnością chlubne nie jest. I tym akcentem myślę, że kończymy tą naszą podróż przez kolaborację różnych narodów z nazistowskimi Niemcami. Moimi Państwa gościem był profesor Adam Wielomski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. No i żeby tradycji naszego cyklu stało się zadość, na uroczyste zakończenie uroczyście pozdrawiamy niedohabilitowanego. Dokładnie, więc wszystko zostało dokonane. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.